Ziska, z tej strony wasz humor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Epic Battle Fantasy V. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy ponownie mierzyć się z Posejdonem. I tuż przed tym odcinkiem, tak naprawdę próbowałem nagrać jeszcze, nagrywam to jeszcze raz, miałem okazję przygotować się troszkę do tej walki. Mianowicie zmieniłem trochę nasz sprzęcik na to, żeby był bardziej odporny na mróz, dzięki czemu nasz szmat jest teraz odporny na tyle, że będzie miał i bonusy do HP z wody, jak i bonusy do HP z lodu. A nie, tylko z lodu, przepraszam, najmocniej będzie miał tylko bonusy z lodu. Natalie będzie miała bonusy i z lodu, i z wody, więc ona będzie najbardziej dokokrzoną postacią, myślę. Bezłap ma 100% odporności, Anna ma prawie całościowe odporności, prawie, brakuje jej ledwo. No i Lens jest do dupy. No też ma odporności, ale nie najlepszy niestety. Zwracałem przywołania i miałem okazję jeszcze zajść do sklepu. Do dwóch sklepów, co się okazało, że to jest tak naprawdę jeden i ten sam na całą grę. I wykupiłem dwie ostatnie broni, jakie tam były dostępne, które nie dają żadnych efektów. Ale chciałem je już mieć na wypadek, żeby kiedy indziej je użyć. Tak więc, moi drodzy, zaczynamy! Posejdonie! Niech no spoczniemy na tym łonie. O! Bardzo ładnie, akurat jeszcze się nam pojawił kolega, który postanowił dociłać tamtego dziabagę, można powiedzieć. Moje słownictwo jest piękne w tym odcinku już. Chociaż nie, wiecie co, zamiast, co ja robię? Nie bez łapa. Tylko zostawimy Annę. Tylko Annę, no... Nie, użyjmy jednak naszą tą, Natalii. Chcę użyć arktycznego monolitu na sam początek. Żebyśmy mieli dużo możliwości na samym starcie. I to co chcę zrobić, to na pewno ulepszyć nas. Kto miał zdolności? Tak, wycieńczenie. Redukuje obronę wszystkich przeciwników. Czas odnowienia wynosi 5 tur. To chcę zrobić. Chcę rzucić to na Posejdona, żeby miał zredukowaną obronę. Skombinuj taką redukcję z limitem, a wygramy walkę za jednym zamachem. Zaczynam być protekcjonalna, przepraszam. I nasza Anna. Nasza Anna też coś miała. Miała spętanie. Spętanie nie będzie chyba aż takie dobre, mi się wydaje. Chociaż może nam się ono opłacić. Więc wiecie co, weźmiemy spętanie również. Żeby Posejdon miał jak najniższy unik. A także mieliśmy coś możliwość w zapasach. Kola zapewnia prawie 60% do magicznego ataku? Nie. Do ataku. Zrobimy może najpierw tak. Najpierw użyjemy matowi. Mat niech zrobi hartowanie. Hartowanie ma 70. I moje pytanie, czy ta kula po prostu sprawia tak samo? Czy piwo? Do celności w sumie. Do uniku. Myślę, że chyba nie będę kombinował z tymi innymi. Skraca czas odnowienia sojusznika o 1, skraca czas odnowienia sojuszników o 2 i nasyca go na 2 tury. Premia do celności. Myślę, że weźmiemy piwo. Damy piwo matowi i zobaczymy, jak to zadziała. Nie, to jest dalej tak samo. Ok. I czy chcemy użyć limitu na samym starcie? Teoretycznie moglibyśmy. I tak też zrobimy, mi się wydaje. Bardzo ładne obrażenia. 175 tysięcy. Używa ataków bio? Od kiedy? Nie no, porąbane. Dajcie mi ich, nie próbujcie mi zatrzymać. Aha, a jeszcze zaczął sam walczyć na własną rękę, to zaraz będzie po nim. Mogłem być częścią tego, może nie powinienem używać tyle dynamitu podczas wiatkowania. I po nim. A nie, dobra. Ataku odnego użył. Czemu nagle Posejdon używa ataków, które ten... Które jakby są inne niż powinny być. O, super, bezłap dostał jeszcze szał. Dobra, wiem, że bezłapa już nie będziemy używali.
Matko i jedyna. Niedobrze. Ekspresso dostanie Anna. A, zapomniałem. Chociaż... Nie, całkiem ładnie. Okej, okay, dobra. Bez łap akurat się ładnie zajął. Nie mam mu tego za złe. To, co myślę, przydałoby się zrobić, to wskrzeszenie lub nakłada efekt anioostróża na żyjącego. Chcę zrobić to i chcę, żeby nasza Anna miała efekt anioostróża. Krew mórz jest na waszych rękach, śmiertelnicy. Pomóżcie każdą bezbronną formę życia, którą skrzywdziliście. Usłyszcie moje słowa i drżycie przed moją mocą. O, bardzo fajnie. Tylko szkoda, że nie zabiło. Czemu on atakuje ziemią? Czemu on nagle zaczął atakować ziemią? Możemy użyć unicestwienia. Żeby już używać limitów w ogóle. No to będzie bardzo dobry, myślę, pomysł. Póki Poseidon ma właśnie minus do uniku. Hej, teraz jak to o tym pomyślę, czy to nie jest trochę dziwne, że bez... Aha, to jest dokładnie to samo, co miałem okazję już kiedyś czytać. Czemu Bezłap ma cały czas strzał? A, bo on ma tę broń, no właśnie. Bezłap ma tę broń. No to nie jest zbyt dobre dla nas. Dobra. Niech Lens trochę odzyska HP-ków. Wzruszył skrusznikami. I Bezłap nie żyje. Tak więc wskrzesimy... Nie, nie wskrzesimy Bezłapa. Wskrzesimy Natalie, bo ona ma wytrzymałości. Całkiem niezłe. Tylko czemu akurat on atakuje nagle ziemnymi atakami i bioatakami, kiedy my jesteśmy całkowicie teraz odporni na te inne formy ataków jego? Dobra. Proszę bardzo, użyjemy Expresso. No i matem użyjemy podstawowego lodowego ataku. 34 tysiące obrażeń. O, tak proszę. Tak proszę nie atakować. Nie zatrucie. Aha, teraz on dostał ten atak. Czemu na tą kruszynkę się musiał rzucić ten mamut? Szkoda, że nie na Poseidona, ale zawsze coś. O, bardzo dobrze. Lodowy atak, dziękuję bardzo. I teraz tak. Na błogosławieństwo on nie jest odporny. Moglibyśmy tego teoretycznie użyć. Jednakże ja chyba chcę zrobić coś innego. Użyjemy wskrzeszenia na Natalii, żeby mogła też być gotowa na to, żeby dostać opierdziel trochę. Czy mogę? Nie mogę zamienić. Już tylko Natalii możemy atakować. Ma jeszcze na wybuchy, ale nie mamy nic z wybuchami, więc użyjemy po prostu tego lodu. 27 tysięcy. Nie najlepiej, ale też nie najlepiej. Boże święty, co ja gadam. Dobra. Zrobimy na tobie wskrzeszenie teraz. No i Natalii ponownie użyje tego ataku. Czemu? A, bo od trucizny oberwała nagle. No i od kruszynki. O, tak proszę. Matt, zacznij atakować Poseidona, a nie jakieś pierdoły. Dobra, Natalii ponownie zostanie ona z bonus. Całkiem ładnie to się zgrywa i cieszy mnie fakt, że możemy używać tego co turę. Bo chyba wcześniej tak nie mieliśmy. Jednak oberwała coś nasza. Ale nie, jest okej. O, cudnie, musimy go pokonać tu i teraz, jeśli chcemy ocalić Sosnowice Czerwone. Jest zbyt potężny, żeby go zignorować. No i zobaczcie, całkiem ładnie już mu zjechaliśmy. Ma on już zdecydowanie... Ma prawie 1/3 HP-ków, mogę powiedzieć. Wskrzeszenie nasze Natalii dostanie. Czy to w sumie chcemy czegoś innego użyć? Mógłbym teoretycznie użyć osądu. Chcę zobaczyć, jak to zadziała. Wiem na pewno, że uleczy to ją, więc w jaki sposób będzie to opłacalne. O, proszę bardzo. Kolejny lodzik dla nas. Powróćcie do morza, skąd przybyli wasi przodkowie. O, właśnie. Tylko Anka będzie dostawała obrażenia. A, jeszcze Bezłop i ten, i Lens zginął, niestety. Ale zobaczcie, nasza dwójka tutaj przeżyła, więc superansko. Bardzo ładnie i bardzo mnie to cieszy. Ale chcę to wykorzystać, żeby tamta dwójka jednak żyła. Więc wskrzesimy Bezłapka.
I bezłap nasz użyje... W sumie teraz pytanie, czy ja bym chciał użyć 9 żyć? Użyjemy 9 żyć. Żeby wszyscy mieli bonus i anioła stróża, bo to jest jednak ważne. Czy mój czas w końcu nadszedł, czy moje 1000, 100 000... Czemu ja mam taki problem z liczbami? 1000000 letni i z tym nie zbliża się do końca? No całkiem ładnie mu schodzimy z tych hapeków. I mi się wydaje, że fakt, że zmniejszyliśmy mu... O proszę bardzo. Jak ładnie. Wiecie co? Myślę, że mamy szansę. Mamy teraz, myślę, sporą szansę. Zwłaszcza, że przeżyliśmy tamten jego atak. Tylko szkoda, że te gamunie atakują, bo mają szał. Więc przydałoby się, myślę... Chociaż nie, możemy zawalczyć... Właśnie, my mamy zero absolutny przecież. Tylko on będzie odporny teraz na atak magiczny, a to jest chyba atak magiczny. 17 tysięcy, 34 tysiące, no dobra, nie jest aż tak źle. No, zaczyna używać świętych chyba ataków teraz już. Trochę już gorzej. Trochę już gorzej tutaj na to wychodzi. Chcę... Chcę użyć wskrzeszenia na Annie naszej. Bo jak te gamonie mi się dorwą, to będzie gorzej. O, dobrze. Bardzo ładnie. O kurna. Ale dobra, na szczęście jeszcze żyjemy trochę. Za 40 tysięcy. O, zawodował... Nie, w niego. A, dobra, no. Zawsze też coś, no. Kurczę, bezłap z normalnymi atakami zadaje bardzo dużo. Cieszy mnie ten fakt. Wskrzeszenie na macie. I za mata wprowadzimy teraz Lensa. Póki nie dostał jeszcze efektu szału. Żeby był tam schowany. Ponownie go leczą. Same leczące teraz praktycznie, zobaczcie, wchodzą. Kruszyny. A, podwójne krytyki jeszcze, jak ładnie weszły. Misio, zacznij atakować Posejdona. Okej, no. To też pomoże, ale nie aż tak, jakby mogło naprawdę pomóc. Dobra, proszę bardzo, użyjemy wskrzeszenia. Widzę, że wojna jeszcze się nie skończyła. Kontynuujmy. I wprowadzimy Natalii, która użyje w tym momencie limitu naszego i weźmiemy Genesis. Żebyśmy mieli efekt Anioła Stróża. Mogłem tylko bez łapa zamienić z matem, ale myślę, że będzie ok też w ten sposób. Jeszcze nie wszyscy otrzymywali Anioła Stróża? A, i tak, nie mógłbym zamienić, na to wychodzi. Już poginęli. Chociaż Anna ma jeszcze Anioła Stróża? Czy oni po prostu jakoś wpadli, czy jak? Ucie, panie. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, co to był za atak, ale ten atak był dobry. Ten atak był dobry. I wiecie co, ja boję się teraz, że bez łap może nam wykończyć Posejdona w pewnym momencie, bo ma 35 tysięcy tylko życia już. Więc moi drodzy, czas, żeby go spróbować złapać. Myślę, że to jest czas, żeby go spróbować złapać. I myślę tak, że Natalii użyjemy wstrętnego robaka. Anno, możemy spróbować go już, ale myślę, że to będzie jeszcze za dużo jego HP. Myślę, że jeszcze więcej musimy mu go zbić, no właśnie. Jeszcze ma spore bonusy niestety do obrony magicznej. No ładzie panie, ile bioataków nam użył, niestety niedobrze. Chyba jedna kruszyna nam tylko zaatakuje? No właśnie. A, jeszcze dała obronę magiczną. Ocie, panie. Zobaczcie, jak mało Posejdonowi brakuje życia. Dobra, chcę zrobić tak. Zapasy Expresso Anna. I myślę, że no, Matt, jak się teraz dorobię do tury, to będzie po tym. Więc spróbujmy go ostatni raz złapać. Myślę, że jak go się nie uda teraz złapać, to w ogóle go nie złapiemy. No właśnie. Niech go coś uleczy, proszę. Albo niech zabije coś Mata. No właśnie, i Mat dostaje podwójną turę. Jak dobrze! Matko Święta, dobrze, że Mat zaatakował tą kruszynę. Dobra, mamy jeszcze jedną turę, żeby coś zrobić. Mamy jeszcze jedną turę, żeby coś zrobić i przydałoby się go jakoś wycieńczyć również.
Miecze zniewalające na przeciwników, redukując ich unik i podnosząc ich PH. Możemy też zadać ogłoszenie. Ten kamulec, moglibyśmy go użyć, ale boję się, że on może zabić go. Uderza wszystkich wrogów fizycznymi, ziemnymi obrażeniami, nakładając na nich efekt zmęczenia. Mogłoby to dać radę, ale boję się, że to może być niestety wyrok dla nas. Wprowadzimy Natalię jednakże. Zrobimy, damy jej wskrzeszenie. Teraz tak. Wycieńczenie można by było dać, ale chyba to nie będzie to. Rozrozgaj, zaawansowane ziemne zaklęcie, które uderza pojedynczy cel. Może zmęczyć cel, może, ale nie musi, no właśnie. Atak ma niby mniejszy od tego, bo ten ma moc 70. Myślę, że użyjemy tego. Minus do uniku i ten. Błagam, niech Matt ponownie nie atakuje jego. Dobra. Jest okej, okay. Matt nie ma pod kolejnej tury. Dobra, Jezus Maria, ale szczęście. Ale mamy na razie szczęście. Dobra, minus 50 do uniku to nie będzie to. Rozproszę wszystkich wrogów, niwelując ich premię i pozytywne efekty. Może też zostać użyte na wszystkich sojusznikach, aby zniwelować ich redukcję. Proszę bardzo. I ostatnia tura. Ostatnia próba. Myślę, że tym razem nam się... Błagam, niech się uda. Mamy go! Zapomniane mity. Mamy Posejdona, moi drodzy. Udało nam się go pokonać. I zobaczcie, ile dostaliśmy pedeków. Ups, już wygraliśmy. O rany, naprawdę gromadzimy jakąś złą karmę. Ziemia nie doceni nas za spuszczenie łupnia bóstwu z natury. Nonsens. Ziemia istnieje tylko po to, żeby rodzaj ludzki wykorzystywał jej zasoby. Tak jest napisane w świętej księdze Kotowita. To jedyna część, którą czytałem. W każdym razie jestem pewna, że ludzie z Sosnowi Czerwonej będą zadowoleni, słysząc, że poskromiliśmy Posejdona. Prawdopodobnie ostatnio nie słyszeli żadnych nowych wieści z zewnętrznego świata. Zbliżamy się do celu naszej podróży. Miejsce wielkiego impaktu powinno znajdować się tu za miastem. O Jezus Maria, czemu on nagle dostał ten? Aha, bo ten ma pingwinek strzałę. To znaczy, jeśli miasto wciąż stoi... Znokautowane, ale jeszcze się rusza. Co za pingwiniska. Dobra, ale przede wszystkim, moi drodzy, czas na skarby. Mamy koralowy klucz obważany jak winogronka. Mamy nową zbroję, kurtkę odkrywcy. Kurtka dobrze przygotowanego łupieżcy grobowców. Zwiększa obrażenia zdolności bio. No, bio, super. Złoty bilet kolejny. Nie pamiętam, do czego były te złote bilety. Niebieski słonik. Słonik, który przeżył wiele przygód. 10 ten. Okej. Okay. To nie są chyba jakieś nie wiadomo jakie dobre łupy według mnie. Proszę bardzo, sterydy dla was. I muszę pamiętać, żeby zapisać koniecznie grę. Udało nam się, moi drodzy, złapać Posejdona. Chcemy go zobaczyć. Co on nam robi? Tłucze wszystkich wrogów niesamowicie potężnymi wodnymi atakami, które mogą również ich smoczyć. 100% 350 mocy. I 108 aż na użycie. Cudownie, mamy go złapanego, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę. Zapisuję od razu stan. 20 minut zajęło nam tylko go utłoczenie. Zobaczmy zatem Sosnowice Czerwone. Sosnowice Czerwone. Myślę, że gdy dotrzymy do miasta, to możemy oczekiwać powitania godnego bohateru. W końcu będziemy mogli skosztować porządnego żarcia. Nie widzę jednak żadnych ludzi. Co tutaj nas czeka? Mamy kulę jakąś już. Zdobyto skarb. Kula wody zawiera w sobie tajemniczą esencję najgłębszych, najbardziej niezbadanych wód na tej planecie. Jak najbardziej kradniemy. Morze Wielkie. Hej, myślę, że wypływamy z mapy świata? Nie wiadomo, co możemy napotkać w tamtym kierunku. Zawsze sądziłem, że świat zawija się wokół krawędzi. Nie spodziewałem się zobaczyć nieodkrytych lądów poza mapą. No, praktycznie nas nie ma chyba na mapie. Czy jak wejdziemy tutaj, to... Mapa? Nie, nie pokazuje... nie pokazuje nas. Co to znaczy? Północ, Sosnowice Czerwone. Południe, arena walki, bunkier danych. Ostrzeżenie dla żeglarzy. Silne prądy morskie zepchną was z powrotem do brzegu, jeśli pożeglujecie w niewłaściwym kierunku. Wyłączcie wskazówki w opcjach, jeśli chcecie odkryć swoją własną drogę. Czy to znaczy, że... Okej, mamy strzałkę.
Zobaczmy zatem, gdzie to nas zaprowadzi, bo jestem ciekaw. Pierwszy raz coś takiego widzę. Tu na prawo nam pokazuje. Jak radzisz sobie bez... Jak sobie radzisz bez łap? Może już się do ciebie dobrało? Miał, miał. Nie jest dobrze, co? Postaramy się wkrótce przybić do brzegu. Miał. Nie ma jak na razie żadnej strzałki, więc prawdopodobnie musimy lecieć dalej na prawo. I teraz w dół. Po prostu kręcimy się w kółko po tym miejscu. Niemożliwe jest określenie, w którym kierunku zmierzamy. Na podstawie punktów orientacyjnych mogę stwierdzić, że robimy postępy. Zaraz się okaże. Bardzo podobają mi się te wysepki, bardzo ładnie wyglądają one. Duże wyspy na horyzoncie. Niedługo przebijemy do brzegu bez łap, więc wytrzymaj jeszcze trochę. Miau? Wybaczcie mi, ale chcę zobaczyć, co tutaj jest. Bo to jest kontent, którego nie miałem okazji widzieć. Niezbadane wyspy. Hej, w końcu dotarliśmy gdzieś. Wygląda na to, że na tej wyspie jest mała wioska. Co oni od diabła robią tak daleko od kontynentu? No, nie mamy w ogóle tutaj mapy nawet. Czy wy naprawdę żeglowaliście przez całe morze na mojej tratwie? Jakie cudownie staliście się pokarmem dla rybek? Nie lubię ryb. Właśnie takim. Wow, jeśli macie zamiar być niegrzeczni, to nie powiem wam o ukrytej wyspie. No właśnie, o tej, która zdecydowanie nie leży na północ od samotnej Mewy. Od samotnej Mewy na północ. Przyjezdni, co? Imponujące, że dotarliście tak daleko. Skoro już tu jesteście, to czemu nie kupicie czegoś? Przekąski, please. O, zobaczcie! Myglutka teleportacyjnego. Zobaczcie, jaki w ogóle on głupkowaty jest. Kocham fakt tych glutków. One są takie... Te glutki są takie słodkie i są takie nietypowe bardzo. Super! Morze Wielkie. Mamy nowy rewir. To miejsce wygląda zachęcająco. Wygląda jak Forteca Lensa. To zdecydowanie nie jest jedna z moich baz. Myślę, że powinniśmy znaleźć drogę do środka i szybko zaatakować to miejsce, zanim nas zauważą. A jeżeli są przyjaźni? Nie, niemożliwe. Co tu mamy? Też opcjonalny pewnie rewir. Super ostrzeżenie, to jest opcjonalny obszar, co oznacza, że panują tu trochę inne zasady. Przeciwnicy nie dają PD, a ich poziom skaluje się do twojego. Oznacza to, że, że możesz przejść ten obszar, kiedy tylko zechcesz. Ale może być łatwiej, jeśli wrócisz później posiadając więcej zdolności i punktów wiedzy. Przygotuj się na nadchodzące wyzwania. Czyli to, co mamy klasycznie, jak zawsze. Kurde, moi drodzy, podoba mi się fakt, że tutaj mamy coś nowego. No, chcę to rozwalić, bo zauważyliśmy akurat coś. Morożki i marihuan. Będziemy mogli sobie od razu to już otworzyć. Czy ja się tam mogę dostać? Tu mogę coś za to chapnąć. A, dźwignia! Nie zauważyłem jej nawet. Mamy Game Childa, to i to. Ja to chyba na pewno będę mógł jakoś przejść na górę, bo... No już pewnie z tamtej strony coś będzie. Dobra, jednakże chcę to zostawić. Będę musiał pamiętać o tym, żeby to pozwiedzać. Ciekawi mnie tylko ta samotna Mewa też, o której była mowa. Na północ od samotnej Mewy. I zobaczcie, tutaj też jest coś nietypowego, jakieś większe też miejsce. I tutaj też dokładnie to samo ostrzeżenie, że to jest opcjonalny obszar. Możemy tutaj wejść na chwilę. Arena walk! O proszę. To wygląda na jakiś rodzaj areny walk, stąd zapewne nazwa tego miejsca. Jesteś bardzo mądry, Lens. Spójrzcie tam, mają drzwi dla każdego z nas. W takim razie to będzie walka solo. Myślę, że będziemy musieli walczyć samotnie. O rany. Okej, okay, to będzie bardzo fajny motyw. Czy tam był koala? A nie, to jest miś. To jest miś. A my z nimi nie możemy zobaczyć. Ale fakt, że są takie kościaste kotki, mi się podoba. Nie widziałem ich nigdy wcześniej. Dobra, jednakże nie chcę tu wchodzić, moi drodzy. Chcę, żebyśmy mieli zaskoczenie małe, żebyśmy nie rozpoznawali tego regionu. A tutaj się mogę dostać w ten sposób. Dobra. Wracajmy jednak do góry. Od samotnej Mewy. Tutaj chyba przebiliśmy od tej strony. Tak, tutaj w górę chyba poleciliśmy. Na północ od samotnej Mewy. Na północ. Samotna wyspa. Och, tu nic nie ma. Zgadzam się. Spocznijcie i bądźcie wdzięczni. Jeśli to faktycznie będzie polegało na tym, żeby tutaj zaczekać i jak się pojawi skrzynka, to to jest wow. Wiecie co? Ustanę tutaj. Gdyby chciało ten. Gdyby skrzynka chciała się gdzieś tutaj pojawić. Nie? Chyba nie. Chyba jednak nie. Teraz.
Spocznijcie i bądźcie wdzięczni. Gdzie ja tu mogę spocząć? No to nie mogę zahaczyć. Nie, chyba nie. W takim razie chcę wrócić tam, bo mnie kobieta skamowała. Co to ma znaczyć? Chcę się z tobą rozprawić. No i przy okazji pójdziemy do teleporta, żeby nam było łatwiej się dostać tam, gdzie trzeba. Tutaj proszę bardzo, od samotnej Mewy. Bo nie sądzę, żeby Matt zrobił coś takiego. Twórca, czy wy naprawdę żeglowaliście się przez... tak... No właśnie, o te, które leży nie do... Okej. Dobra, chodźmy zatem tam, gdzie trzeba. Przepraszam najmocniej, że tutaj zrobiłem taki przerywnik, ale naprawdę jestem zachwycony tym regionem. I pierwszy raz go widzę. Dobrze, więc ruszajmy tam, gdzie trzeba. A to w ogóle był... A, no tak, przecież my nie podkrywaliśmy tutaj skarbów jeszcze w tym regionie. Boże, jak ja się cieszę, że nam się udało pokonać Posejdona i jeszcze go złapać. To jest cudowna rzecz. Dobra, czy już mogę tutaj jakieś grzybki zahaczyć? Humorki moje, no kochane. Jest to niesamowicie cicho. Oni wszyscy się ukrywają, czy... Mamy już zabawkę kolejną. Dynie pewnie złapiemy. 61 dyni. Matko święta, ale dużo. Kim jesteś? Tu spoczywają koszmary, zawróćcie. To potrafi mówić, chociaż nie już mi to zbyt dobrze. Wygląda na to, że ktoś tutaj chciał stać się wyższy. To samo zrobił mi mój tata, gdyż myślał, że jestem niedorozwinięty. Jednak wyszedłem z tego cało. Okej. Co tu mamy za posążek? Tak więc z nieba spadł ognisty deszcz, a ziemia się otwarła. Otwarła, Boże Święto, otworzyła. Gdy mężczyźni, kobiety i dzieci zostali jednakowo zgładzeni. Boga Kocica wygnała ich w wieczną ciemność, a jej osąd był ostateczny. Okej. Mamy tutaj, możemy sobie odblokować sklep i myślę, że będę chciał to zaraz zrobić, jednakże chcę odkryć jeszcze teleporta naszego. Mamy teleporta tutaj do tej krainy, więc jest cudownie. Proszę bardzo, zawalczmy w takim razie z Mattem. Mamy lustra i mamy Matta. A, tylko mamy poziom epicki ustawiony trudności. Chociaż nie będzie chyba aż tak źle, mi się wydaje. Będę chciał na pewno ten poziom zmienić za chwilkę, żeby nam było jednak łatwiej walczyć. Chociaż wiecie co, może już go zmienię nawet. Dobra, wiecie co, jednak uciekniemy. Bo nie chcę się po prostu z tym męczyć. Nie chcę po prostu was męczyć tutaj walką, bo już pół odcinka spędziliśmy na walce. Proszę bardzo. Znacznie mniej HP i znacznie bardziej dorobimy już. O nie, ile obrażeń. O nie, o nie. Na wodę i na prądzik są nieodporni, więc użyjmy prądzika. Na ogłuszeni? Okej. Bardzo mi się podoba fakt, że ten efekt ogłuszenia z nich tak naprawdę nie będzie schodził. Świętość. Okej, mieliśmy święte strzały, więc proszę bardzo. Wszystkie lustra udało się rozwalić. Ale słodko atakuje. Podoba mi się też fakt, że bez łapa tak naprawdę nie ma ten. Nie ma tutaj też łapek. Jest to bardzo słodkie. Ale już po nich. Dobra, na pewno będę chciał zmienić bezłapowi i Matowi już ekwipunek trochę. Tak więc zajmijmy się tym od razu. Bo te hełmy nakładają efekt szał, który mi się absolutnie nie podoba. Więc możemy dać to. Da nam to w jakiś sposób trochę odporności. Możemy to nawet ulepszyć. To też możemy ulepszyć nawet już na piąty. Co tam jeszcze możemy poulepszać? Ten kostur możemy ulepszyć. Zmutowany przeżuwacz, okej. Gwiazdeczka. Czapki, to jest czapka. Ten słonik był czapką, o proszę. Ej, przepraszam, najmocniej musiałem nogę zdjąć, bo już zaczęła mi cierpnąć niestety. Strój krówki oczywiście ulepszymy, bo to jest fajny strój. Wiem, że też go lubicie. Moja damska część widowni też wiem, że go lubi. Ja wiem, co wam się dziękuję. Nie no. Co tu jeszcze możemy polepszyć? To ulepszymy. To ulepszymy, to ulepszymy. I chyba tyle z ulepszeń. A nie, jeszcze tu nam zostały.
ulepszone do maksimum, jeszcze tutaj trzeba. Dobra, jeszcze na pewno bez łapowi chcę zamienić też ten sprzęcior. Może być. Dobra, wejdźmy do sklepu. Czy będziemy mieli chyba... Sklepy teraz będziemy chyba mieli nowego rzeczy. I o to chodzi, spójrzcie na te wszystkie piękności. Spróby byłyby bardziej czaderskie, gdyby dało się do nich doczepić masywny miecz na końcu. Wyobraź sobie strzelanie i dźganie wroga w tym samym czasie. To byłby okropny pomysł. Krew i wnętrzności brzgałyby prosto na twoją twarz. Ale jest coś takiego. Pamiętam, że była taka broń. To były muszkiety prawdopodobnie. Te spróby wyglądają zbyt realistycznie jak na mój gust. Lubię jedynie absurdalną i niepraktyczną broń. Okej. Okay. Same tutaj przedmioty do tego dostajemy. To możemy otworzyć. O! A fajna opaska, mamy też jogurcik. I tutaj mamy jeszcze garalika. Dalej nigdzie nie przejdziemy, ale tutaj jeszcze widziałem, że coś... A nie, tak po prostu błyska tamto. Kim jesteś, człowieku? Rick, haha, chcieli zabrać nasze spluwy, możecie w to uwierzyć? Gdybyśmy mieli ich więcej, potwory by nas nie zaatakowały. Mówi wam, trochę praktyki i będą gotowe do samodzielnego wyzwolenia miasta. Gościu gada w próżnię, myślę, że jest ślepy. Dobra. Możemy kupić sprzęt, ale mamy wykupiony cały sprzęt, więc możemy nie kupować sprzętu. I potrzebujemy klucza. Tam mamy też skrzyneczkę, szkoda, że tamto otworzyłem, ale dobra. Będzie to zawsze coś takiego. Mamy kolejną skrzynkę. I nic więcej chyba już tu nie będziemy mieli. Tutaj teoretycznie mogłoby być ten wejście dla jakiegoś też stworka kolejnego. Chcę zaznaczyć na mapie, że w tym domku mamy skarb. I teraz co? Pójdziemy do góry, żeby po prostu pozwiedzać tą mapę. Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz odwiedziłem to miasto. Nadal wygląda równie ponuro. Więc znasz Sosnowice Czerwone? Jest sporo kopalni, czy to stąd pochodzi twoja rodzina? Ten brzydki sklep ze stajadami kiedyś był sierocińcem. Utknąłem tam na jakiś czas po tym, jak mój ojciec eksplodował. Boże święty, co z tym ojcem się działo? To prawdopodobnie tam moja nienawiść do ludzkości zaczęła rosnąć. Nie lubiłem tego miasta. Nadal musimy je ocalić. Sosnowice Czerwone i Dąbrowka Zielona są sprzymierzeńcami pomimo dzielących ich różnic. Nie jest warte ratowanie. Więcej jest tu pogrzebanych ciał niż wciąż żyjących ludzi. Kto tak bardzo się zranił? Cóż, właściwie to lubię sklep z bronią. To tam nauczyłem się strzelać. Polowałem na niedźwiedzie w lasach z... Przynajmniej mój ojciec zrobił jedną rzecz dobrze. Bez znaczenia. O proszę, ojciec go nauczył strzelać. Weźmiemy sobie tego pączuszka. I zobaczymy sobie z tym krzaczkiem. Z tymi krzaczkami. Będą chyba nieodporne na... dobra. No jest okej. No złapiemy ciebie, a co nam szkodzi? I co tu mamy? O, tanuki! Tanukiego nie mamy złapanego aktualnie. Więc przydałoby się go ciapnąć, myślę. Użyjemy wybuchowych strzał. Bo mają odporność w 50% na nie. Grzybaj mnie? Grzybami mnie atakują. Co za mędy jedne. Aha, kruszynka nagle wyskoczyła nam. Dobra, ponownie użyjemy tych strzał. Dobra, i tego jednego. I tego jednego trzeba będzie sfokusować. Użyjemy na nim kradzieży w takim wypadku. Wydaje mi się, że już go możemy złapać. Mamy go. Bardzo fajnie. Gdzie na nas krzyczysz? A masz. A, pudło. Serio nie trafiliśmy taki krzaczek? Dobra. Dobra, dobra. Te ataki już nam ich wykończą. No proszę, nawet możemy jeszcze złapać drugiego. A co nam szkodzi? Co mamy w sklepiku? W co w tym razem wdepnęliśmy? Czy to jakiś rodzaj kultu? A zobaczcie, ma tego słonika, którego dopiero co mieliśmy. Nie bądźmy niegrzeczni i nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Rozejrzyjmy się i zobaczmy, czego się możemy nauczyć od tych miłych ludzi. Widzę, że zgarnęli mnóstwo skarbów z ruin w zamrożonej dolinie. Mamy pastylki, więc bardzo fajnie. Mamy książki. Tutaj. Rtęć zawarta w szczepionkach powoduje autyzm. O Boże Święty. Nasi przywódcy piją krew dzieci, aby przedłużyć czas swojego życia. O Boże Święty. Wydaje mi się, że to jakiś rodzaj napoju kulady. Niemal lśni, jakby był radioaktywny.
Kim jesteś? Kloszard, what even? Bez pracy, bez pieniędzy, bez jedzenia, po co w ogóle starać? Po co się w ogóle starać? Jeśli istnieje jakiś sposób na zresetowanie systemu, być może odrodzę się w bardziej sprzyjających okolicznościach. Mogłoby być znacznie gorzej, koleś. A co jeśli odrodziłbyś się jako glutek? Bycie bezmyślną bestią byłoby wspaniałe. W końcu to mózg jest prawdziwym motorem cierpienia. Wyeliminuj mózg i staniemy się wolni. Życie jest, się rozpocznie. Matko Święta, ratujcie mnie. O! Shione, poznałam prawdę o świecie. Wszyscy jesteśmy uwięzieni w symulacji. Nasze czyny nie należą do nas samych. Po prostu odgrywamy scenariusz jak bezwolne golemy. Jestem uwięziona w tej grze bez żadnego celu, podczas gdy nieskończony czas przemija. Co za okrutna egzystencja. Mamy jej przynieść to. Więc generalnie mamy już wszystko dla niej. Mamy nową zdolność. Co to? Magazynek gry wideo? Czy to ma mnie odciągnąć od bolesnej prawdy? Cóż, może trochę rozrywki mnie rozweseli. Może uczyni wieczność nieco mniej smutną. Ognisty wir! Silne ogniste zaklęcie, które uderza wszystkich przeciwników. Może poparzyć cel, może zredukować obronę celu. Czas onamienia wynosi jedną turę. Cudnie, mamy nowe zaklęcie. O nie, jednego ciasteczka mi brakuje. Jessica? Witajcie nieznajomi, to wspólnota zagubionych dusz. Jeśli potrzebujecie duchowego przewodnictwa, nie krępujcie się do nas dołączyć. Jeśli zostaliście błogosławieni z radością i obfitością, to darowizna dla tych mniej szczęśliwych zostanie doceniona. Okej. Okay. Złodziej, moje dni złodzieje dobiegły końca. Wszystko co udało mi się osiągnąć, to wpakować się w kłopoty. Najrzadsze skarby są ukryte w jakichś cholernych lochach. Koleś, nie chcę już mieć z tym nic wspólnego. Aha, więc jednak byłeś złodziejem. Jestem teraz zreformowanym człowiekiem, nie możesz już tego użyć przeciwko mnie. Ale wciąż jestem ciekaw, co jest pogrzebane pod cmentarzem. Nie, nie mogę o tym myśleć. Ta droga prowadzi do absolutnego zła. He? Czego dokładnie szukałeś? Nigdy nie słyszeliście legendy o trzech klejnotach? Cóż, wszystko jedno, w każdym mieście powinien być ukryty super rzadki klejnot. Ale ja tylko wpakowałem się w kłopoty, skończyłem z tym. Zastanawiam się, czy to prawda. Czy powinniśmy w ogóle ufać temu gościowi? To będzie chyba jeden ostatni klejnot. O, gry wideo dostałem oznakę. Wygląda na to, że mają tylko jedną grę na tę konsolę i żadnych kontrolerów. Głowa mi od tego pęka. Czy to jest... Proszę bardzo, czy to jest achievement? Pogadaj z konsolą każdego typu, nie odpowiedzą. O proszę, cudnie. Nie spodziewałem się dostać tego achievementu w tej grze. Powiem wam, nie znałem tego nawiązania kiedyś wcześniej. Ale teraz już wiem, do czego jest nawiązanie na tym ekranie. To jest Bandersnatch. Nie wiem, czy ktoś z was miał okazję zapoznawać się z Bandersnatchem. Na Netflixie jest bardzo... Lorem Ipsum? Kiedy nie wiesz, co tutaj wrzucić. Lorem Ipsum dla tych, którzy nie znają. Lorem... O, kolejna ciekawostka. No, jeszcze tamto nie powiedziałem, a już zaczynam nowo. Lorem Ipsum, moi drodzy, to jest tekst dla wypełnienia po prostu. To jest w łacinie coś po prostu, jakaś historyjka była bodajże, albo coś podobnego. Prawdopodobnie nic nieznacząca treść po prostu, którą można wklejać, która zazwyczaj się właśnie pojawia. I jak widać, to jest. Dobra, przeczytam jednak ten dialog. Bandersnatch zaraz powiem. Och, to wy? Proszę, nie mówcie nikomu o mojej przeszłości. Próbuję zostawić to wszystko za sobą. Nawet nie pamiętam, kim jesteś, więc domyślam się, że twój sekret jest bezpieczny. Bandersnatch, moi drodzy, to była gra interaktywna. Można było w nią sobie zagrać na Netflixie, dalej można, więc jeśli ktoś z was ma Netflixa i ma ochotę, to śmiało niech sobie zobaczy. Która polegała na decyzjach. I to, co widać na ekranie, to jest odnoga w decyzjach tak naprawdę. To jest drzewko, które prowadzi. U góry byłoby na przykład, nawiązując do pierwszej decyzji, jaka była w Bandersnatchu, jakie chcemy płatki? I wybieraliśmy płatki, które były po lewej albo po prawej. Więc to jest bardzo fajne i to jest... Tworzenie takich gier jest super, tworzenie interaktywnych gier. George, ty! Ja? Wyglądasz, jakbyś wiele przeżył, ale założę się, że nie byłeś jeszcze świadkiem całej prawdy. Są na tym świecie rzeczy, których nigdy nie zrozumiemy. Błędy w matrycy, błędy w naszych snach, fluktuacje czasoprzestrzeni. Teraz się pogubiłem. Odwiedź tęczową bramę jeszcze raz i ukaż jej symbol Illuminati. Sekret zostanie ujawniony. Nie można tego wyjaśnić, to poza ludzkim zrozumieniem. Ta kartka to jest matematyczny dowód na to, że Illuminati faktycznie istnieją. Chociaż nie jestem pewien, czy niektóre z tych liczb się sumują. No okej. Okay. Całkiem nietypowe miejsce. A, sterydy możemy kupić. No tak, przecież to był sklep z sterydami. I tutaj mamy dokładnie te same sterydy, które zawsze. Możemy w takim razie, myślę, kupić dla Anny trochę tych sterydów, bo jej nie kupowaliśmy żadnych. Żeby wszystkie były warte 16k, zrobimy też. Bo tak... O, dobra. Tak. I jeszcze przydałoby się dla Lensa w takim wypadku coś kupić.
Tak więc też to zrobimy. Proszę bardzo. O! No i tyle nam chyba na razie starczy. Zapasy w takim razie sterydy. Proszę ciebie bardzo, jedźcie. Jedźcie i tyjcie od tego wszyscy, bo to oto są sterydy moje, które dla was zostały kupione. Proszę ja was bardzo. Jakie mamy jeszcze kluczowe rzeczy? Mamy koralowy klucz i miedziany klucz. Będę pamiętał o tym. Flet najwidoczniej został kradziony, ale co on robi? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Mamy jeszcze jakieś baterie, cukierki, jajo wielkanocne. Całkiem sporo tego. No dobra, moi drodzy, będę musiał pamiętać o tamtym cmentarzu, że gościu nam tutaj coś o tym powiedział. Czy ja mogę kupić ciasteczko? A, dobra, jeszcze tutaj musimy zawalczyć. Dobra, chcę kupić to ciasteczko, wiecie? Póki o tym pamiętam, chcę kupić to ciasteczko. I od razu skończymy misję tak naprawdę. Proszę ja was bardzo, po was. Co teraz przyjdzie? Glutki same. Na wodę. Okej, okay, wodniste w takim razie ataki. No, a ten się już leczy, skubaniec. Dobra. Szybko, szybko. Chociaż mamy te 41 minut, na spokojnie jeszcze może. Już myślałem, że Tanuki umrze. Bo już taki dźwięk z siebie wydał, jakby miał umierać. Dobra. Dwa już nie żyją i został nam tylko jeszcze ten kolega. 75 tysięcy obrażeń, no bardzo dużo. Dobrze. W sklepie mogliśmy kupować te ciasteczka, prawda? Och, więc to tutaj przyjemnie wszyscy ukrywali. Wyglądają na ruchy zdesperowanych. Możemy tu wejść? A, tutaj też potrzeba miedzianego klucza. Kup. A nie, ja ciasteczek nie mogę kupować. To gdzie ja kupowałem ciasteczka? Wygląda przepysznie, ale pachnie trochę dziwnie. Co w nim jest? Nie mam zielonego pojęcia w takim razie, gdzie możemy je kupić. Nemi powinno być na zewnątrz i pomagać rannym, ale nie mogę już tego znieść. Odrętwienie jest jedynym lekarstwem na tym roczne czasy. Hej, będzie dobrze, my tu jesteśmy teraz. Odzajmy miasto. Kim w ogóle jesteście? Turystami? To nie jest teraz miejsce dla turystów. Miło. Mamy jajko. Jajo. Ojojojo. Dla Macika. Hikari. Lens? Lens to ty, moja miłości. Nie, nie znam cię. Pomyliłaś mnie z kimś innym. Podoba mi się fakt, że akurat ma torbę na głowie. Przybyłam całą tę drogę, aby cię odnaleźć. Spóźniłam się? Czyż nie tak miało być? Postarałbym się o zakaz zbliżania się, ale wygląda na to, że jesteś teraz kaleką, niezdolną do śledzenia mnie. Ja postawiam ci drinka za kłopot. Ona jest na to za młoda. Ale i tak miło, że chciał coś zrobić. Bubba, dla Sosnowic jest już za późno. Otwory zamieszkały w każdej szczelinie. Nie można już bezpiecznie wyjść na zewnątrz. Pozostaje jedynie otopić smutki w alkoholu. Co do diabła, boisz się gromady złowych potworów? Czy zawsze musimy wszystko naprawiać? Nie każdy urodził się, by być bohaterem, panienko. Nie osądzaj mnie. Inhale. Zaznaczymy sobie, że tu mamy skarbik. I chyba nic więcej tutaj nie mogę znaleźć. Czy mogę gdzieś tu przejść? Niezbyt. No dobrze, moi drodzy. No, mamy studnię. Studnia kompletnie wyschła, a na dnie jest sterta kości. Fuj. Dobra, moi drodzy, w tym momencie będę kończył odcinek, no już całkiem sporo. Cieszy mnie fakt, że udało nam się pokonać Posejdona, więc zabawa na zewnątrz... O! O! Tu widzę coś. Tu coś widzę. Tu ja coś widzę. Mamy skarb! Babeczka, chipsy i lizak. Przepraszam najmocniej, musiałem. A, tu jeszcze jeden skarb! Gdzie panie, ile tu skarbów? Pizzunia. I tutaj pamiętam, że jeszcze coś się nam błyszczało. O, tu się błyszczy. Dobra, teraz. I tam możemy jeszcze przejść na lewo, dobra. Moi drodzy, cieszy mnie bardzo fakt, że udało nam się pokonać bossa, odnaleźć jeszcze nową wyspę. Jestem podjarany tamtą wyspą, ale będę musiał się powstrzymać specjalnie dla was przez jakiś czas, bo chcę trochę pocisnąć popularnie, więc będziemy chodzić po Sosnowicach. Więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek mi się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej.
Powiedzcie mi proszę, jak wam się podobała walka z Posejdonem? Co myślicie właśnie o tamtej wyspie? I co myślicie o Sosnowicach Czerwonych? Czy podobają wam się one? Jak wam się podoba muzyka w Sosnowicach? I jak wam się podoba seria w sumie? Będę bardzo zadowolony bardzo. Jeśli wam się seria podoba, zapraszam was serdecznie również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.